Cześć moi mili, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Ja jestem WTS, a przed wami mój nowy DAF XG+. Jak już wiecie z filmu, albo i nie wiecie, to jest nowy DAF, ale nie bez powodu. Musicie się mu przyjrzeć, ale zanim się mu przyjrzecie, słuchajcie, przejdźmy do panelu z modyfikacjami. Takie szybkie przejście. Dobra. I słuchajcie, coś takiego jak DAF 2021 Reworked. To jest mod ze Steama, z warsztatu Steam. Możecie go sobie pobrać. Macie tutaj wszystkie dane. DAF 2021 Reworked. Wyszukujecie, pobieracie i macie to samo, co ja obecnie wam będę pokazywał. Więc słuchajcie, widzimy się już w grze. Dobra, moi kochani. Jesteśmy już w grze. I słuchajcie, żeby mieć tego DAFa Reworked, nie możemy naszego DAFa, którego mamy, nie możemy go zaktualizować, nie możemy mu dodać odpowiednich funkcji. Niestety to tak nie działa. Musimy wejść do dealera ciężarówek, znaleźć, słuchajcie, DAFa. Ja mam go w Siedlcach. Możemy przejść do kup online. I słuchajcie, tutaj widzicie, jest 105. Jest XF 106, ale też znajdziecie coś takiego jak DAF 2021 XG, i to jest ten nasz DAF od SCS-u, a to jest DAF Jasper XG, tak się nazywa, i to jest tylko ten model uda wam się spersonalizować w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, słuchajcie. Mianowicie kabinę możemy dać XG+. Nadwozie mamy od 4x2. 4x2 Air Suspension. Tylko tutaj jest pewien problem, ponieważ zobaczcie na przednie koła. W momencie, kiedy dajemy Air Suspension, to jest mod dotyczący fizyki jazdy, pojawiają nam się drugie koła, których musimy się pozbyć. Zobaczcie. Pyk. Trzeba zrobić coś takiego invisible, tak? Tutaj też invisible i na nasze wszystkie rzeczy tutaj też trzeba dać invisible, żeby nie były widoczne. Tego akurat nie trzeba. W każdym razie dopiero wtedy ten DAF ma odpowiednie koła. Co prawda one wydają się przesunięte, ale one w grze będą poprawne. Będzie to działało ok, po prostu będzie miał inne zawieszenie. Jednak dzisiaj nie mówię o tym DAFie Invisible. Dzisiaj mamy low decki, mamy, słuchajcie, 6x2, 6x2 long, low bed long, czyli też z Air Suspension long. Wszystko mamy w wersji, może tak, Air Suspension i low bed. 6x2x4, 6x2 long, 6x2x4 ten, 6x4. Słuchajcie, pełen zestaw. Możemy zrobić naszego DAFa takiego, jakiego chcemy. I takiego DAFa 6x4 możemy już wziąć pod gabaryty. Więc całkiem nieźle. Silniki, słuchajcie. Są jakie są. Są mody do MX-13. Najmniejszy to 483 konie. Są mody na... jak wczytacie się w tego moda, to tam na dole jest napisane, że link do pobrania też MX-13 dźwięków na ten silnik. Ja zawsze wybieram MX-11. Skrzynię, jaką chcecie. I tu zaczynają się, słuchajcie, dodatkowe rzeczy. Na przykład interior custom. Mamy zwykły szary,
mamy naturę, ale wszystko jest w brązach. A teraz możemy mieć w czarnym kolorze. Oczywiście kolory, jakie tylko chcecie, z palety DAFA. Innych tutaj kolorów nie ma. Ja próbowałem dodać modyfikacje na malowanie do DAFA XG Plus i XG, ale niestety te modyfikacje nie zadziałały, więc wam ich nie polecę. Słuchajcie, i teraz tak, zobaczcie, ile tutaj macie rozwiązań. Przedstawię wam tylko kilka. Przednie chlapacze. Dolna krata ochronna. Zobaczcie, robi wam się tutaj jeden. Drugi bumper. Trzeci. Różne rodzaje tego bumpera. Dodatkowo możecie sobie coś na nim umieścić, na tych czerwonych kineskach. Co tu mamy jeszcze? Tablica rejestracyjna. Albo możecie mieć z Eindhoven, gdzie jest produkowany DAF, albo z DAFA Support DAF. Po prostu będzie DAF Track. Czekajcie, ja tutaj... To chyba tak się robiło. Widzicie? Jest Track DAF. Możemy mieć taką rejestrację, więc to całkiem fajne. Słuchajcie, tutaj na sensor z przodu zbliżania może być pomalowany. Widzicie? On teraz jest tutaj pomalowany w kolorze. Możemy cały sobie ten przedni panel pomalować. Do tego są odpowiednie tutaj rzeczy, żeby pomalować. Zobaczcie, możemy to pomalować razem z tą obwódką. Możemy zrobić, że sam środek, a obwódka będzie srebrna. Wszystko możemy tutaj zrobić. Mamy bardzo fajnie, bo mamy logo DAFA. Zobaczcie, mamy ekskluzywne logo DAFA. Mamy malowane. Mamy domyślne. Mamy DAF Eindhoven, znaczek, który... Znowu podejdziemy. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo fajny. Holland Eindhoven. Czemu by nie? Czemu by sobie takiego znaczka nie dać na te? Szczególnie, że wyżej możemy też dać sobie znaczek DAFA, więc wtedy nam nie przeszkadza ten znaczek z Eindhoven, taki original, nie? Możemy dać sobie stare logo DAFA. Możemy dać sobie jeszcze starsze, takie jak kiedyś było. Widzicie? Wszystko jest dostępne. Dodatkowo osłony przeciwsłoneczne. Różne, naprawdę jest ich sporo. Malowanie tutaj tej kabiny na górze możemy zrobić bez lamp, taką Bida edycję, a możemy zrobić z lampami, ale pomalowanymi. Także już nie mamy tego paska. Możemy zrobić z aluminium, możemy zrobić z chromem. Chrom trochę ciemniejszy jest. Słuchajcie, wszystko tak jak chcecie. Później. Tutaj pojawia nam się malowana taka ta osłona przednia, tylko że dachowa, tak? Możemy zrobić ją inną, możemy zrobić ją, czekajcie, bo to wszystko jest, możemy zrobić ją srebrną, więc wszystko jest do dogadania. Mamy pełno tutaj dodatkowych pinesek. Mamy też pineski oddzielne od naszych trąb powietrznych. Takie nazwę, trąby powietrzne, dlatego że one działają na sprężone powietrze. Możemy dodać sobie po prostu jeden z dodatków tutaj na dachu, jeżeli chodzi o sygnały, tak? Co mamy jeszcze? Mamy malowane tutaj owiewkę tylnią, owiewkę dachową, ale możemy ją mieć podniesioną oraz lub podniesioną dwa razy. Jeżeli ktoś posiada, to przy specjalnym oprogramowaniu są sloty, żeby z tyłu umieścić sobie na owiewkach światła. Ja żadnych świateł nie posiadam tego typu, więc na owiewce nie będę ich miał.
Co jeszcze? Ze zwykłej takiej tutaj idącej owiewki możemy zrobić aero i wtedy nam się pojawiają tutaj dodatkowe dokładki plastikowe. Możemy mieć, słuchajcie, różne baki paliwa, możemy mieć je malowane. Zobaczcie, możemy mieć je z chromem, możemy mieć je całe, możemy mieć je w najróżniejszych konfiguracjach, możemy mieć też plastikowe, możemy mieć malowane takie. Zobaczcie, są dodane takie zwykłe, których też możemy korzystać, tak? Nie tylko te, o te, które znamy z DAF-a, która też jest pomalowana w całości, lub w wersji takiej, jaką znamy, ze srebrnymi akcentami. Słuchajcie, jest masa. Możemy pomalować z tyłu. Oczywiście tutaj możemy pomalować całe nadkola. Tutaj możemy dać na przykład domyślny end sequential turn, co nam spowoduje, że kierunkowskazy będą szły od prawego do lewego światła w przypadku tego lewego, w przypadku prawego od lewej do prawej strony, czyli będą tak przebiegały nam te kierunkowskazy. Możemy mieć domyślne, możemy mieć malowane, możemy mieć sequential turn, ale możemy mieć malowane albo malowane sequential. Więc wszystko zależy od nas. Możemy też skorzystać z tych opcji. Selen, Selen Chrome oraz Selen Black. Widzicie, no pełna dowolność. Tutaj też mamy dodatkowe osłony, tak? Tutaj mamy bardzo fajne też znowu te tylne chlapacze, na przykład takie, jak wam się podobają, dafowskie, albo zwykłe, albo takie, czarne, albo czarne, ale z czarnym napisem DAF. Słuchajcie, do wyboru jest do koloru, naprawdę stuningujecie sobie tego DAFa jak chcecie. Bardzo fajny tutaj kawałek to jest ten, że możemy dać sobie ekskluzywny środek tego. Taki, że zrobi nam się tutaj czarny taki ten i wtedy tak. Bryła jest cała czerwona, ona idzie cała czerwona tak. Taką literę C odwróconą. Tak. Możemy do tego dobrać sobie aluminium lub chrom, w zależności od tego, jak nam pasuje. Ja powiedzmy dodam aluminium. I słuchajcie, teraz tak. Możemy dać sobie słupki przednie, te słupki A. W samochodzie możemy dodać sobie malowane, ale wtedy nie mamy tego czarnego, takiej czarnej bryły od szyby wcinającej się w głąb ciężarówki. A jak sobie to zdemontujemy, to zobaczcie, jest taka czerń, która wbija się w głąb ciężarówki. To mi się podoba. Oczywiście lustra, mogą być kamery, mogą być lustra. Ktoś powiedział mi, że lustra są brzydkie. Moim zdaniem te lustra są ładne. One są po prostu trochę inne, ale one są ładne. Mi się podobają. Zobaczymy je sobie w środku. Aha, jeszcze jedną rzecz. Chciałbym zobaczyć kamerę. Tak, jak mamy z przodu, to pojawia nam się jeden tablet z jedną kamerą. Jak zrobimy sobie też malowane lustro, to będziemy mieli lustro. Słuchajcie, tutaj mamy mnóstwo rzeczy, ponieważ możemy sobie pomalować naszą kabinę na beżowo, na czarno lub na szaro. I ja robię to naprawdę... aha, tutaj jest akurat na ten, ale tutaj mamy, proszę. I górę też możemy. Zobaczcie, i robi się ładny beżyk. Tak samo możemy malować siedzenia. Beige. Beige and dark. Dark and beige. Widzicie? Jest naprawdę full opcja. Bok drzwi może być set 1, set 2, set 3. Naprawdę ogrom tego jest. Tutaj też możemy malować sobie. Możemy zmieniać sobie wszystko.
możemy, tutaj jest akurat ustawienie rzeczy na desce rozdzielczej, ale tutaj mamy znowu beż i szarość, tutaj też. Słuchajcie, wszystko możecie sobie zrobić, łącznie z kierownicą, którą też możecie mieć dark and beige, albo beige and dark i się zmienia. Tutaj plastik, black, albo aluminium. Wszystko macie do wyboru. Tutaj tablet, zobaczcie jak się zmienia. Możecie dać sobie media komputer, wtedy macie takiego... ten system z medialnym komputerem. Możecie dać GPS-a, możecie dać radio screen, a GPS-a możemy dać sobie wtedy na przykład tutaj. Na przykład, nie mówię, że musicie to zrobić, ale możecie. TomTom Tracker będzie z tej strony, więc dla każdego coś się znajdzie. Myślę, że pokazałem wam bardzo dużo. Tu oczywiście też wszystkie te rzeczy możecie zmieniać. Pokazałem wam bardzo dużo, bo tutaj też są kolejne rzeczy do zmiany. O, zobaczcie, no tego jest naprawdę pełno do zmiany. Macie taką ilość rzeczy do pozmieniania, że możecie zrobić wszystko z tym DAF-em. Myślę, że nie, te lusterka są ładne, mi się podobają. Jak ktoś mówi, że nie są ładne, mi się podobają. W każdym razie... No nic, no pewnie kwestia gustu, że to jest takie tutaj, jakby to spływało na dolne lusterko, no ale tak jest. Dobra, minęło 17 minut filmu, ja wychodzę z tego. Chcę anulować wszystkie te modyfikacje ze względu na to, że ja już mojego DAF-a mam i obecnie jadę akurat z pustymi paletami, jadę z Olsztyna do Paryża i chciałem wam pokazać może całą, może część tej trasy. W każdym razie będę ruszał, niech się załaduje, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jesteśmy i to jest mój DAF. Tak wygląda z bliska. Jak widzicie, jest tablica rejestracyjna z napisem Track DAF. Tak wygląda mój DAF. Tak jak się zapali światełka. A, nie reagują, czekajcie, bo trzeba odpalić. Już wiem, kierownica nie trybi mi, nie działa mi ten. Zaczekajcie chwilę, muszę to naprawić. Dobra, już naprawiłem, po prostu USB mi nie kontaktowało. Słuchajcie, o, tak wyglądają światełka. Z lewej strony, z przodu i z prawej strony. Tak wygląda moja ciężarówka, z takimi syrenami na dachu. Niestety tak one brzmią, nie najfajniej. A tak brzmi sam klakson, tak? No i środek tego samochodu. Już wsiadamy, już się nie rozgaduję, już wsiadamy. Patrzcie, włączony. Pyk. Dobra, jeszcze raz go uruchamiam. Ale się jeszcze rozejrzymy. Zobaczcie, ja mam beżową tapicerkę połączoną z czarnymi plastikami. Widzicie? Czarne plastiki plus beżowa tapicerka. Tak wygląda mój DAF. Plus takie drewienko ciekawe. Dobra. Jedziemy. Odpalam silnik. Jest chyba wczesna godzina, 6:22, do 7:00 chyba światła trzeba mieć, więc jeszcze światła zapalam. 10:52, już tachograf bije. A i słuchajcie, mam jeszcze tachograf na górze. Pokazuje godzinę, pokazuje aktualną prędkość i pokazuje przebyty dystans całej ciężarówki, czyli 670
680 km, tak? 681. Więc mamy taki działający tachograf na górze, za który niektórzy chcą sobie liczyć 5 funtów za taką stosowność, chociaż jak dla mnie, jakby tachograf pokazywał czas pracy, tak jak jest to w DAF-ie, tutaj z przodu, że pokazuje czas pracy i to by było znacznie lepiej, bo bym rzeczywiście patrzył na tachograf, o kurde, zostało mi jeszcze 5 godzin pracy, o, została mi godzina. To by miało sens, ale po co mi godzina, po co mi... No aktualne kilometry na tachografie są, ale kilometry też, ale tam powinny być inne informacje jeszcze. No, nie wiem, no... Może moderzy jeszcze nie potrafią tego tak zrobić, żeby to było w ten sposób. Słuchajcie, w wersji zwykłej prowadzi się ten samochód naprawdę spoko. Prowadzi się moim zdaniem tak jak oryginał. W wersji tej zwykłej, czyli w wersji low bed, w wersji zwykłej 4x2, 4x6, znaczy 6x4 czy 6x2, prowadzi się zupełnie tak samo, ale w wersji Air Suspension to wszystko się zmienia, ponieważ tam jest dodana takie wspomaganie przez... Trochę inaczej się ten samochód zachowuje po prostu na drodze. Inaczej się nim skręca podobno. Podobno inaczej ten. Ja nie wiem, czy jest sens pokazywania wam tego. Może przy następnym odcinku zrobimy sobie teścik. Ja może kupię jeden taki samochód do testów, żebym mógł wam pokazać, jak to wygląda. Tylko że słuchajcie, u mnie sprawa wygląda trochę kiepsko ostatnio, ponieważ ja na koncie mam 191 tysięcy euro. A dlaczego? Słuchajcie, miałem 60 parę milionów, ale znajomy mnie namówił, że byśmy zaczęli od początku całą grę. Tylko ja powiedziałem mu, słuchaj, no ja nie zacznę od początku, mam 64 level, nie zacznę od początku, nie zacznę jeździć tymi małymi, jakimiś starymi ciężarówkami, jak ja mam tutaj swojego, no to się popisałem, to się wytnie. Czytaj. Szybko, ostatni autozapis. Tak. Wczytaj. Nie mogę być na boku, no. W każdym razie zagadałem się z wami i to przez to nie wyhamowałem też. Chodzi mi o to, że nie chciałem zdobywać wszystkiego od początku, całych tych leveli i wszystkiego, więc znalazłem sposób na to, żeby tylko pieniądze... No super. Teraz biegi nie działają. No znakomicie, czekajcie, no ja muszę dać awaryjki, bo... Cześć moi drodzy, słuchajcie, problem miałem techniczny, ponieważ dźwięk przestał się nagrywać i teraz nie oglądacie normalnie mojego, że tak powiem, wystąpienia takie jak zwykle, tylko wy oglądacie no taki dodatek nagrywany przeze mnie w trakcie tego, jak film leci. No niestety problemy techniczne, jeszcze nie wiem z jakiego powodu, miałem pewne zmiany techniczne w sprzęcie
i najwyraźniej są jakieś problemy techniczne związane z tym, więc będę musiał je naprawić. Zdążyłem sobie nową kawę zrobić, więc to jest plus. A co będzie dalej? Słuchajcie, mówiłem wam o tym, że musiałem zmienić ten profil i mianowicie musiałem zmienić ten profil. Znaczy musiałem, nie musiałem, ale chciałem zmienić, żebyśmy tam zaczęli sobie rzeczywiście tak od zera i spróbowali osiągnąć tą swoją wielką fortunę na nowo. Ja już miałem te 60 parę milionów, ale teraz chciałem na nowo tą swoją wielką fortunę. Tyle, że ja mam taki ten, że będę zatrudniał same kobiety w mojej firmie. To będzie firma typowo kobieca, same kobiety, mój wielki harem. Tak, tutaj musiałem trochę przyhamować, żeby no, żeby to się wszystko tutaj teraz zaczęło tak jak należy. Żeby z niej wjechać, bo tam nie mogłem ten, musiałem w lewo pojechać. Dobra, ale wracając do tego, chodzi ogólnie o to, że ja odjąłem kasę, bo tak jak można znaleźć w internecie cheat engine na to, żeby dodać sobie pieniędzy w Euro Truck Simulator 2, ja tak znalazłem, jak można sobie odjąć tych pieniędzy w Euro Truck Simulator 2 i sobie odjąłem sobie i zrobiłem sobie, że tak powiem, tam 100 tysięcy euro takiego początkowego kapitału, który niestety przez to, że też zmieniliśmy ekonomię w grze, żeby zarabiać nieduże pieniądze, nagle moi kierowcy przestali zarabiać całkowicie, zaczęli przynosić same straty. Przynosili minus 5 tysięcy, minus 8 tysięcy i tym sposobem bardzo szybko zrobiło się 15 tysięcy euro z tych 100. Dosłownie w parę dni oni przekulali całą kasę, jaką miałem zaoszczędzoną, zostawioną, więc musiałem podnieść trochę tą ekonomię na poziom taki, tam jest 0,45 ze względu na to, że no po prostu niżej oni nie chcieli zarabiać. Oni nie zarabiali nic, zero. Więc tutaj zaczęli zarabiać, są jeszcze tacy, którzy przynoszą straty, ale w większości oni zarabiają, więc ten, o teraz już w prawo skręcamy. Więc ogólnie ten, ogólnie oni zaczęli zarabiać, to jest akurat dobre. Co dalej? Dalej, słuchajcie, ja zaczynam od tego małego progu, dlatego nie mam pieniędzy, posiłkuję się na razie tymi, że tak powiem, kredytem znowu się posiłkuję, znowu idę w kredyt, bo nie mam pieniędzy na to, żeby, nie miałem, żeby zakupić tego DAFA, więc musiałem pójść w kredyt, ale słuchajcie, teraz w następnym odcinku postaram się jeszcze dobrać tego kredytu, żeby zakupić tego DAFA nawet w takiej najprostszej konfiguracji, ten z tym Air Suspension, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje na drodze i porównać to z tym DAFem, który jest teraz, jak mniej więcej to się zachowuje. Postaram się nagrać takie dwa filmy porównawcze, żebyście zobaczyli, jak on się zachowuje, jeden i drugi, i sami mogli to ocenić. Nie wiem, czy mi się to uda. Najpierw przejadę się jednym DAFem, później drugim. Taki mam pomysł na kolejny film. Zobaczymy. To za tydzień, ale za tydzień oprócz tego, słuchajcie, będę chciał się skupić na bardzo ważnej rzeczy, jaką jest Farming Simulator 22. Dlatego, że 22 listopada, czyli w poniedziałek, wchodzi Farming Simulator 22. Ja już mam zamówiony swoją edycję kolekcjonerską tego farminga i nie wiem, czy będę chciał ją, czy wam ją pokażę na filmie, ale może nagram taki krótki filmik, w którym wam pokażę tą edycję kolekcjonerską. W każdym razie pojedziemy, zakupimy i będzie, i zaczniemy grać, więc następny tydzień będzie, o czekajcie, tutaj pokazuję, ile zostało. Aha, ja się tutaj z wami pożegnam,
bo zostało jeszcze chyba 12 godzin do końca, ja jeszcze będę jechał, więc przejadę to, że tak powiem, w samotności. I zaraz pewnie film przeskoczy na kolejny tryb, jak już będę dojeżdżał do celu. Ale zanim do tego dojdziemy, zrobimy coś takiego, że tak jak wam powiedziałem, Farming Simulator 22 i będę chciał wydać pierwsze filmy z farminga z Farming Simulator 22, żebyście mogli zobaczyć i powiedzieć mi, jak wam się podoba nowy farming. Ja jestem na pewno bardzo podekscytowany tym, bo będziemy grać w farminga. Będziemy znowu grać w farminga i to tak ostro będziemy grać w farminga. Ja niedługo odinstaluję 19 i to już będzie tylko 22 w tym wypadku i 22 będziemy tak ostro cisnęli i najpierw na mapie podstawowej, później zobaczymy, czy może jakąś inną też damy. A widzę, że ja tu cały czas jadę. Najwyraźniej buzia mi się nie zamykała. Musiałem cały czas jechać i cały czas być, że tak powiem, przy tym. Teraz patrzę, ile jeszcze tego filmu, ale film ogólnie już się kończy. Ale zanim, słuchajcie, przejdziemy do dalszej części filmu, żeby nie było, chciałbym z wami omówić kilka rzeczy. Słuchajcie, dopiero co... O, zobaczcie. Wjazd do Francji. To jest nowy ten. Wjazd do Francji. Czyli tam zostało 280 czy 250 km. Słuchajcie, ja tego nie widzę. Wy to widzicie na ekranach swoich. Ja teraz na programie do montowania filmu nie widzę tego, bo oglądam to na programie do montowania filmu i dogrywam wam dźwięk. Nie widzę tego wszystkiego. No ale... Ale wy to widzicie, widzicie już ile zostało. Ja tego nie widzę tak dobrze. W każdym razie dojeżdżamy. Ale zanim dojedziemy, tak jak powiedziałem, aktualizacja DLC pakietu Michelin. I słuchajcie, w 2017 roku wprowadziliśmy do Euro Truck Simulator 2 komplet opon i akcesoriów do samochodów ciężarowych oficjalnie licencjonowanych przez Michelin. Zawartość dobra, to nie ten. Dziś z radością informujemy, że pakiet DLC Michelin Fan Pack otrzyma bezpłatną aktualizację w wersji 1.43, obecnie w otwartej wersji beta, w której zawiera dodatek, o który bardzo prosiła społeczność. Oficjalne opony Michelin są teraz dostępne również w przyczepach. Co zatem znajdą właściciele pakietów fanów Michelin w tej aktualizacji? Słuchajcie, tutaj są wymienione. Front tires 385 na 55, na 70, na 70, na 55. Rear tires 70, trailer tires 70, 55, 70 i 55. Cabin accessories Air Pressure 2, Michelin Bag, Michelin Bottle, Cup 2020, Michelin Code, Coffee Mac 2020, Glosses, Gloves i Michelin Notebook. Proszę bardzo, jeśli ta lista Cię nie ekscytuje, oto pokaz ujęć nowej zawartości w akcji na drogach Euro Truck Simulator 2. No i słuchajcie, fajnie, będą nowe opony i będziemy mogli je dać też do naczep, ale będą też nowe akcesoria. Żeby to nie był koniec tego, o czym ten był na studiu, na blogu SC Software, usłyszymy też o czesko-słowackim tygodniu gier 2021 i tutaj była zniżka na gry, ale jeżeli ktoś nie wiedział, czemu zniżka na gry jest w Euro Truck Simulator 2, o teraz już wie. No ale tutaj akurat nie będę się o tym rozczytywał, to nie jest takie ważne. Ważna dla nas jest aktualizacja 1.43, która właśnie wchodzi. I teraz tak, minęło niewiele czasu od ostatniej aktualizacji naszych tytułów symulatorów ciężarówek, jednak z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nowy cykl testów
dla gałęzi Open Beta dla Euro Truck Simulator 2. I teraz słuchajcie, o co chodzi. Moim zdaniem wypuszczają jedną aktualizację po drugiej tak szybko. Tutaj jakby ktoś chciał zobaczyć z moich panów, z ludzi, którzy lubią e-vaping, to jest Flash Evapor. Flash Evapor z plus 4,5 S plus 4,5 O, tak to się nazywa. W każdym razie czekajcie, bo tutaj mi się jedna rzecz włączyła. W każdym razie z dodatkiem od Steam Tunersa, czyli ta góra jest od Steam Tunersa, wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że fajnie widzicie, a dół jest od Typhoon Box Pro. Też bardzo fajny sprzęcik, Typhoon Box Pro. Więc to jest to, z czego palę dzisiaj. Ale to dla panów świata vape. A teraz jeszcze wracając. Mi się wydaje, że w nowej aktualizacji po prostu chodzi tylko o to, że wyjdzie 1.43 wychodzi po to, żeby wprowadzić Heart of Russia, czyli w końcu ten dodatek, który pewnie będzie ostatnim dodatkiem w tym roku. I jeżeli się nie mylę, to prawdopodobnie będzie ostatnim dodatkiem. Texas pewnie będzie już w następnym roku. A w tym roku będzie Heart of Russia i mam nadzieję, że zobaczymy go właśnie z dodatkiem tym 1.43, który nas przygotuje do tego dodatku Heart of Russia. Tak mi się wydaje, ale czy tak będzie na 100%, tego wam nie powiem. To są tylko moje przypuszczenia. Ja mam takie wrażenie, że tak właśnie będzie. Zobaczymy, co pokaże koniec listopada, co pokaże grudzień. W każdym razie nie wiemy, ile będzie tego Heart of Russia, ile tam będzie tych dróg, czy na przykład tak jak w dodatkiem tam nie pamiętam, jak się nazywał ten dodatek, ale był ten dodatek Russia w modyfikacjach i tam było i tam był taki, że to się kończyło praktycznie na Moskwie. Ciekawe, jak daleko studio SCS Software podąży w stronę tam w głębi tej Rosji, a ciekawe też może w kolejnych aktualizacjach podąży jeszcze dalej w stronę, albo będzie Rosja 2, nie wiem, no bo można tą Rosję rozbudowywać tam bardzo, bardzo daleko, tak? No bo tak to jeździmy po Europie, jeździmy ten, a jeszcze mogłaby być jeszcze Rosja. W każdym razie myślę, że po to jest ten dodatek. A co w 1.43? Mianowicie Lion Reskin, czyli miasto Lion będzie miało swój reskin wszystkich skórek. Więc miasto Lion będzie całkowicie nowe. Ja często przez Lion jeżdżę do Hiszpanii, więc chętnie zobaczę, co nowego tam się zmieni. Będzie też aktualizacja poboru opłat. W tej aktualizacji ponownie odwiedzimy Toll Gates. Nasze zespoły dokonały przeglądu większości opłat drogowych w grze Euro Truck Simulator 2, aby zaktualizować i wprowadzić poprawki do ograniczeń prędkości, oznakowania dróg i innych drobnych poprawek. Chociaż nie jest to całkowity remont ani przeprojektowanie, mamy nadzieję, że ta aktualizacja, a także przyszłe, zapewni płynniejsze wrażenia podczas przechodzenia przez wiele bramek, które można znaleźć w całej Europie. No i cóż, no i zobaczymy, co nowego w tym będzie. Co tu jeszcze się pojawi nowego? ...35 nowych punktów widzenia, czyli chodzi o te kamery, gdzie możemy podjechać
i coś sobie obejrzeć, taki krótkometrażowy film z danego miejsca. To 35 nowych takich miejsc do odkrycia. Później, słuchajcie, nowe drogi Iberii. Dodadzą nam kilka takich dróg, z których jakbyśmy zjechali z landówek na takie mniejsze drogi, takie landóweczki. Znaczy landóweczki, jakbyśmy zjechali nie z landówek, tylko jakbyśmy zjechali z autostrad na landówki. Takie będą rozwijane te landówki w Iberii. Czyli jakieś tam drogi, którymi będziemy mogli dalej się rozkoszować. Nowe specjalne trasy transportowe, czyli ze special transport. I tutaj mamy 8 nowych tras transportu specjalnego. Z Dyneburg do Rezekne, z Sori do Teruel, z Galati do Jassy, z Cagliari do Sassari, z Göteborga do Helsingborga, z Brześcia do Rennes, z Bremy do Travemünde, z Warszawy do Katowic. To będą nowe trasy, więc dla nas na pewno Warszawa-Katowice to jest jedna... Przepraszam, że ziewam. Jedna z tras, którą na pewno pojedziemy. Sprawdzimy sobie tą jedną z tras. A ja już tutaj widzę, że powoli dojeżdżamy na miejsce. Jeszcze mamy kawałek drogi. I za chwilkę będziemy już na rozładunku. Nie wiem, czy godzina została, czy nawet nie, do tego, żeby dojechać do końca. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która będzie w 1.43, to są własne wywrotki. Myślę, że dosyć ważny element. Własne wywrotki to dosyć ważna rzecz. Ja myślę, że już niestety zrobiłem miniaturkę do filmu, ale ja tam jeszcze dodam w tytule, że będziemy rozmawiali o 1.43, więc przeczytajcie tytuł, żebyście mieli, żebyście czytajcie tytuły moich filmów, bo tam daję ważne informacje. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Myślę, że zazwyczaj mój tytuł filmu pokrywa się z tym, co jest na miniaturce, no ale dzisiaj akurat nie pykło i tak dokładnie myślałem, że nie będę omawiał 1.43, a tutaj jednak omawiam to 1.43. Własne wywrotki. Z przyjemnością ogłaszamy, że przyczepy wywrotki są teraz dostępne i w pełni konfigurowalne. Naczepy te służą do transportu materiałów sypkich i w zależności od ich długości najlepiej nadają się do przewozu różnych ładunków. W Euro Truck Simulator 2 przyczepy wywrotki będą miały dwa konfigurowalne typy nadwozia. Są to aluminium i stal. Oba są dostępne w dwóch różnych długościach, 9 lub 10 metrów oraz dwie lub trzy osiowe. Krótkie wywrotki najlepiej nadają się do ciężkich ładunków, takich jak żwir, piasek. Długie wywrotki najlepiej nadają się do ładunków lekkich, takich jak jęczmień, pszenica, kora drzewna i złom metalowy. Chcesz dostosować swoją przyczepę wywrotkę, będziesz mógł dodawać i modyfikować na nich niektóre akcesoria, w tym znaczniki, tylne zderzaki, przednie i tylne chlapacze, przednie i tylne błotniki oraz malowania. O, słuchajcie, i jeszcze aktualizację dźwięku wnętrza kabiny. Nowe czcionki SDF, czyli prawdopodobnie wszystkie teksty w Euro Truck Simulator 2 były pisane jako zdjęcie, były tekst jako zdjęcie. Teraz będzie to przerabiane na czcionki SDF i te czcionki będą, nie wiem, lepiej widoczne, w lepszych rozdzielczościach, w słabszych rozdzielczościach, przez co
prawdopodobnie lepiej będziemy mogli na to patrzeć. I to by było, słuchajcie, wszystko. Nie będę już teraz wszystkiego wymieniał od nowa. Jak widzicie, parkujemy się już. Jako, że parkowujemy się tyłem, więc ja to tak robię. Zaraz będzie, widzę, że już nie idzie ta naczepa tak jak trzeba, więc zaraz sobie ją poprawimy. Kurde, ja powinienem wziąć lek 2 godziny temu i nie wziąłem. Dobra, dajemy do przodu, żeby tutaj ładnie podjechać. Dobra. I teraz powrotem do tyłu. A teraz już wejdzie za pierwszym razem, nie? Tak, teraz już jeszcze coś próbowałem poprawić, żeby jeszcze coś było perfekt, że tak powiem. Dobra, ale teraz, słuchajcie, był mega błąd z mojej strony, ponieważ pogasiłem wszystko, zaciągnąłem hamulec, zgasiłem wszystko i słuchajcie, wychodzę z ciężarówki, żeby ją rozładować. Tak, tutaj jeszcze sprawdzam, ile kilometrów zrobiliśmy. Tak, i tutaj na górze wam pokazuję, że zrobiliśmy tyle i tyle, ale ogólnie i tyle konkretnie trasę, bo tu jest na górze w tachografii jest całkowity dystans. Zgasiłem ciężarówkę i tutaj zrobiłem pomyłkę, ponieważ zamiast włączyć rozładunek, odczepiłem naczepę. Więc od nowa muszę ją odpalić. Jedź bezpiecznie. Muszę podjechać do przodu. Później znowu podjechać do tyłu, żeby ją, że tak powiem, z powrotem tam nadziać na ten bolec. Proszę, jest. Zaciągamy hamulec, gasimy silnik. Teraz z jakiegoś powodu mi nie chciało, znowu nie chciało mi oddać ładunku. A nie chciało mi oddać ładunku, dlatego że naczepa nie była podłączona. Ona była tylko wpadłem na to, że ją zaczepiłem, ale nie podniosłem łap, więc ona nie była centralnie zaczepiona. I ja tutaj się pomyliłem, ja tutaj się głowię, co się dzieje i dlaczego ja cały czas nie ten. No i dopiero teraz, dobra, wezmę i oddam ładunek. No i oddałem ten ładunek, więc mamy teraz, proszę, nasz wynik. Tak, jest. I szukamy aktualnej oferty pracy i tutaj, słuchajcie, przeglądałem i ja chciałem jechać na Irlandię bardzo dalej. Bardzo chciałem jechać dalej na Irlandię i tutaj mi te korki pasowały 5 ton, żeby jechać z nimi. Co prawda zacząłem sprawdzać, gdzie tutaj dalej możemy jechać, ale tutaj Anglia mnie nie interesuje. Może gdzieś dalej do Anglii pojadę później, ale na razie chciałem do Irlandii jechać, więc wziąłem i zapakowałem ciężarówkę. Jestem zapakowany i to na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo, ja się z wami pożegnam już na dzisiaj. To jest koniec, bo zaraz mi się film urwie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, pomimo tego, że film wyglądał dzisiaj jak wyglądał. Trzymajcie się, cześć!